Będę bronił klasycznych wolności liberalnych, bo dzięki nim możemy żyć w wolnym i zasobnym społeczeństwie. Moja szczególna uwaga poświęcona będzie konstytucyjnym wolnościom, w tym własności, wolności działalności gospodarczej, wolności wykonywania zawodu, wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się, nietykalności osobistej, prawu do prywatności, ochronie czci i dobrego imienia, a także nietykalności mieszkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na której chciałbym Państwu więcej powiedzieć o moich zamierzeniach, o moich ambicjach i poczuciu odpowiedzialności za obronę klasycznych wolności liberalnych. Trwa klincz partyjny wokół wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Już od prawie roku toczą się dyskusje w parlamencie na ten temat. Naszą ambicją i odpowiedzialnością jest zakończenie tego pata. Dlatego wystosowałem list do marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego, a także wszystkich klubów i kół parlamentarnych, wszystkich klubów i kół senackich z prośbą o spotkanie. Cieszę się, że odpowiedziało już grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed chwilą dowiedziałem się, że wolę spotkania wyraziła także grupa senatorów niezależnych. Mam satysfakcję, że odpowiedziała także Koalicja Obywatelska i zadeklarowała spotkanie z szefem grupy senatorów Koalicji Obywatelskiej w Senacie, panem Marcinem Bosackim. Wiemy, że zachorował na COVID, więc z tego miejsca przesyłam mu pozdrowienia, życzenia zdrowia, sił. Mamy nadzieję, że możliwie szybko wróci do pracy parlamentarnej. Będę przekonywał, bo sprawa jest bardzo ważna, aby też doszło do spotkania z wszystkimi senatorami Koalicji Obywatelskiej. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie poprzez rozmowę i dialog doprowadzić do zakończenia pata. Nie otrzymałem wciąż informacji o spotkaniu z senatorami Lewicy, senatorami niezrzeszonymi z środowiska Polska 2050, ale mam nadzieję, że także do tych spotkań dojdzie. Najważniejszą jednak rzeczą jest to, że rozmawiamy o programie dla rzecznika, o tym, co jest główną odpowiedzialnością rzecznika. Witam na dzisiejszej konferencji prasowej z jednej strony pana Jacka Silskiego, przewodniczącego Wielkopolskiego Lewiatana, z drugiej strony panią doktor Hajdasz, szefową, dyrektor Centrum Monitoringu Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nie mógł być z nami, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować za wsparcie. Legendarny polski przedsiębiorca Roman Kluska, który ma jednak Państwu do przekazania swoje przesłanie, które jest w temacie dzisiejszej konferencji. Przy interesu tych, którzy... na to stanowisko, że strafi pchnąć. Szanowni Państwo, jestem gospodarcą od bardzo wielu lat. Całe moje doświadczenie mówi, że najlepsze warunki dla pomyślnego rozwoju każdego społeczeństwa to są warunki wolności gospodarczej i wolnego rynku. Tylko w warunkach wolnego rynku każde społeczeństwo wykorzysta wszystkie atuty, jakimi dysponuje. Wolność gospodarcza nie jest dana nam raz na zawsze. Wielu mocnych tego świata chce ją ograniczyć, aby realizować własne interesy. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest istotnym elementem walki o tę wolność dla przedsiębiorców, dla całego społeczeństwa. Uważam, że poseł Bartłomiej Wróblewski
swoim dorobkiem, swoją postawą pokazał, że jest właściwym kandydatem na to stanowisko. W ostatnim okresie wykazał on naprawdę wielką klasę. Potrafił pokazać, że dobro społeczeństwa jest ważniejsze niż jego osobisty interes czy interes partii, do której należy. Pokazał to, występując przeciwko pięknej co to założy, ale fatalnej, jak chodzi o czas realizacji i konsekwencje dla gospodarki, ustawa pod nazwą Piątka dla zwierząt. Właśnie ta klasa, którą wtedy pokazał, myślę, że jest najlepszą jego rekomendacją na to stanowisko, że potrafi stanąć powyżej własnego interesu czy interesu tych, którzy go otaczają. Z całego serca popieram jego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Romanowi Kluszce za wsparcie, którego mi udzielił, bo wartości, które wyznaję, są także moimi wartościami, są także uregulowane w Konstytucji. 3 tygodnie temu mówiłem Państwu o jednym z moich priorytetów, jakim jest zabieganie o prawa i wolności mieszkańców polskiej wsi, o wolności i prawa polskich rolników. Tydzień temu mówiliśmy o prawach rodzin, o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także o wolności sumienia i wolności religijnej. Dziś czas na klasyczne wolności liberalne. Powtórzę, będę bardzo konsekwentnie bronił wolności liberalnych, ponieważ to dzięki nim żyjemy w zasobnym i wolnym społeczeństwie. Polska Konstytucja gwarantuje z jednej strony prawo własności i prawo dziedziczenia. Dalej wolność działalności gospodarczej, wolność wykonywania i wyboru zawodu. To artykuły 20, 64 i 65 ustawy zasadniczej. Bardzo dużą wagę przykładam do wolności słowa oraz wolności zgromadzeń i zrzeszania się. To dzięki nim możemy żyć w pluralistycznym społeczeństwie, gdzie różne głosy są słyszane i różne racje mogą znaleźć swój wyraz. O tym mówi Konstytucja w artykułach 64, 54, 57 i 58. I wreszcie sfera naszej wolności najbardziej osobistej, nienaruszalności mieszkania, ochrony czci i dobrego imienia, prawa do prywatności i nietykalności osobistej. Wszystkie te kwestie są dla mnie bardzo istotne. Chciałbym jednak, żeby o dwóch kwestiach, które w tym obszarze są istotne, powiedzieli także moi goście, którzy z tego powodu zostali zaproszeni. Zapraszam panie przewodniczący o to do zabrania głosu. Jacek Silski jestem pracodawcą od ponad 30 lat i to dosyć znaczącym, tak jak Roman Kluszka. Jego firmy były liderem, jeśli chodzi o sprzęt komputerowy. Tak, moja firma była przez 15 lat liderem sprzętu satelitarnego, a rynek satelitarny to jest 50% gospodarstw domowych, więc znacząco. Jeśli chodzi o organizacje, które reprezentuję, to jest Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Największa organizacja pracodawców i przedsiębiorców w Wielkopolsce. A co to jest Wielkopolska? Na pewno Państwo wiecie. To numer jeden dostarczyciel podatków i wszelkich opłat do budżetu państwa w ubiegłym roku i w poprzednich latach. I wczoraj mieliśmy też kolejną komunikat. Wielkopolska to numer jeden w poziomie bezrobocia w całej Unii Europejskiej, w całej Europie. Dlatego nasz głos chyba jest dosyć wyjątkowy w całej Polsce, czego doświadczam wielokrotnie w moich wystąpieniach w Warszawie. Proszę Państwa, z panem posłem Bartłomiejem Wróblewskim współpracujemy około 10 lat. Znamy się około 10 lat i powiem, że pan poseł jest zawsze wrażliwy na komunikaty ze strony pracodawców. Mogę powiedzieć chyba bez szkody dla innych posłów, najbardziej aktywnym posłem z Wielkopolski, z którym doświadczamy tego, że dla niego wolność gospodarcza, tak jak i dla mnie,
jest bardzo, bardzo ważna. Ona jest w ogóle w Wielkopolsce synonimem, ponieważ jeśli byśmy nie mieli nawet w okresie zaborów tej wolności gospodarczej, to na pewno Wielkopolska nie wygrałaby najdłuższej wojny nowoczesnej Europy w XIX wieku i nie wygrałaby tego powstania. Także to wszystko w nas jest i dlatego jesteśmy na tym poziomie jako lider gospodarki w całej Polsce. Ja pamiętam, mógłbym przytoczyć wiele przykładów naszych sukcesów, ale może tylko o jednym powiem. Jednym z pierwszych, bardzo ważnych, to za przyczyną pana posła Bartłomieja Wróblewskiego banki spółdzielcze nie płacą dodatkowych tych podatków bankowych. To jest wielka sprawa, ponieważ szczególnie w Wielkopolsce, ale nie tylko, one są też synonimem wolności gospodarczej i dzisiaj, i przez ostatnie co najmniej 100 lat. Dlatego wydaje mi się, że jeśli chodzi o pana posła, kandydata na rzecznika praw obywatelskich, pan Bartłomiej Wróblewski jest gwarantem dla nas, pracodawców z Wielkopolski, jak powiedziałem, tego, aby pamiętać o również naszych wolności gospodarczej, bo to jest gwarancja dobrego rozwoju Polski na przyszłość. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani doktor Jolanta Hajdasz. Dziękuję. Ja chciałabym powiedzieć, że z ogromnym zainteresowaniem, zadowoleniem i nadzieją przyjmuję deklarację pana posła Wróblewskiego, że w przyszłej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich poświęci sporo uwagi wolności słowa, zagadnieniom wolności słowa, tak ważnym we współczesnym świecie, i że jest otwarty także na współpracę kolejnej organizacji pozarządowej, jaką jest Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które reprezentuje. I w tych zakresach, w których po prostu wskazujemy na zagrożenia związane właśnie z wolnością słowa. W naszym kraju to chociażby penalizacja zniesławienia. Ten słynny artykuł 212, z którego skazywani są cały czas i z którego pozywani są dziennikarze, a w ostatnich 5 latach wzrosła liczba spraw kierowanych z tego artykułu do sądów blisko 3-krotnie. To bardzo dużo. Mamy zagrożenia wolności słowa związane z rozwojem mediów społecznościowych. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, więc tych obszarów, bardzo bym powiedziała, ponad różnego rodzaju sporami, o które trzeba zabiegać, walczyć, o które trzeba wspierać, jest naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że po prostu tutaj byśmy dostali jako branża medialna, jako branża dziennikarska potężne wsparcie właśnie, by także nasza dziedzina życia, jaką jest po prostu komunikowanie masowe, mogła rozwijać się w sposób absolutnie niezależny, respektujący właśnie zasadę wolności słowa. Mam taką także tutaj osobistą refleksję, ponieważ od lat mieszkam, pracuję w Poznaniu, tam gdzie działa właśnie poseł Wróblewski, i obserwuję go jako osoba i zaangażowana w różne inicjatywy społeczne w swoim regionie, w swoim mieście, i także jako dziennikarka, publicystka, bo dziennikarką jestem w Poznaniu ponad 30 lat. I dlatego chcę powiedzieć, że no, to jest bardzo pracowity człowiek, zaangażowany w bardzo wiele różnego rodzaju dziedzin, z różnych stron życia społecznego, publicznego. Wszędzie, gdzie jest krzywda człowieka, tam można znaleźć posła Wróblewskiego. I mówię to no, odpowiedzialnie. Sieć biur poselskich, które w Poznaniu stworzył z darmowymi poradami prawnymi, to jest, mogę powiedzieć, taka jego wizytówka. Zawsze kogoś, kto potrzebuje tego typu porady, jest gdzie skierować i kto uzyska gdzieś tam pomoc. Więc trudno, żeby nie udzielić tego wsparcia, i pozwolę sobie w ten sposób to wyrazić, bo mam nadzieję, że po prostu będzie tobie, panu dane to realizować, co pan zamierza. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, panie przewodniczący, pani doktor. Chciałem też państwu zadeklarować, że to moje przekonanie dotyczące
konieczności obrony wolności słowa jest bardzo szczere. Widzę zagrożenia dla wolności słowa płynące z różnych stron. Z jednej strony mamy te zagrożenia globalne związane z monopolami medialnymi, z monopolami internetowymi, ale wiem, że też na co dzień Państwo jako dziennikarze borykacie się z różnymi trudnościami. Pani doktor Hajdasz mówiła o artykule 212 kodeksu karnego, ale przecież są inne problemy związane, nie wiem, na przykład z kwestią umów śmieciowych, z różnego rodzaju sytuacjami, w których Państwo się znajdujecie. Więc deklaruję tutaj także taką szczególną uwagę na kwestię właśnie ograniczeń wolności słowa. Słyszymy też różne propozycje, aby ustawowo ograniczać wolność słowa, aby nawet czasami z odwołaniem się do szczytnych ideałów ograniczać wolność słowa. Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. Jeśli chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wolne, musimy dopuścić na polityczną agorę różne głosy, różne opinie. Bliskie jest mi tutaj stanowisko Johna Stuarta Milla, który mówił, a wcześniej tradycje oświeceniowe, zgodnie z którą właśnie trzeba, można się z kimś nie zgadzać, ale musimy się zgodzić na to, aby właśnie ta osoba mogła wypowiedzieć swoje racje w przestrzeni publicznej.